Siemano do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Ja jestem Szybson, a dzisiaj jesteśmy ponownie, no nie na wariatkowie, bo jesteśmy po prostu w innym świecie. W innym świecie, którym jest świat elfów, czy też świerszczy, bo w sumie tylko to tutaj wszędzie nam świerkocze na tych drzewach i tak dalej. Jest ono dzisiaj bzyku oczywiście, cześć, ponieważ dzisiaj witam jest cię. Drugi dzień naszej wędrówki po tym świecie. Szukamy mikstury pamięci i mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się znaleźć może albo mikstury pamięci, albo może jakiś składnik, który pozwoli nam zrobić tę miksturę pamięci. To się wszystko okaże. W każdym razie zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie kogoś łapę w górę i zasubskrybujcie kanał. Zapraszam was na mój drugi kanał, Filip Szczypka, ponieważ tam od grudnia zaczynamy daily, codziennie filmy na kanale, więc myślę, że bardzo warto. Dobra, bzyku! Ej, patrz co znalazłem, co? Patrz co znalazłem, patrz jaki mieczor. Co mieczor to jest? Mieczor leżał w skrzynce. Nie wiem, to jest jakiś miecz z krokbakiem, patrz, ale wywalę w tej świni. Patrz to. To uwaga. Jest dzik, uważaj. To nie jest dzik, to jest guziec. Uwaga, albo to knockback jeden, to niedaleko to wyrzuca. Dobra, ale fajnie, mam miecz w końcu, bo nie miałem miecza. Dzięki no, bzyku. Dobra, słuchaj. I oprócz tego, jakiś zegarek, pa, jakiś kompas. Jaki zegarek? Nie wiem, chyba nie działa. A do czego to prowadzi? A nie mam pojęcia. A nie wiem co to jest nawet, szczerze mówiąc. Czego ja wyrzucę to, tak się nic nie dzieje? Dobra, wiesz, to ja nie chcę takich śmieci. A to co to jest? No to jest mapa, ale ona też nie działa, no zobacz. Jest strasznie tu ciemno. O. Jak? Co to jest? Co to jest? Mapa, no to wszystko było w domu. Ej, jakieś osiągnięcia teraz, dobra, mam pusta mapa, kolejna pusta mapa. Nie, no dobra, stary, ja tego nie chcę. Dobra, weź to wyrzucimy, ale ja to muszę zabrać na wariatkowo, bo to Nie bierz tego. Nie, wróżka da mi diaksy, jak nie ja da ci diaksów, chłopie, zepsujesz. Nie da mi, no dobra, to czekaj, zepsujesz, to wszystko. Zepsujesz nie, to wszystko, jak to tam weźmiesz. Balans między tak, światami. Tak, musi być balans między światami, nie możemy tego tak za. Dobra, chodź, zwiedzimy jakąś Hawirę może, co? W sensie, bo trzeba pójść tam zaraz do tego zamku, czy czegoś tam, żeby po prostu zwiedzić. Dobra, pamiętajmy o naszym głównym celu z Chipson, czyli po prostu musimy odnaleźć tych elfów. Tu jest skrzynka jakaś, o kurde, czekaj, bo zostawiam ten. Żarcie, mapa tu jest jakaś, co? Patrz. Skąd mapa? Przecież tutaj nie było patrz, mapy. Patrz, jest kółko jakieś na mapie. Co? Ej, dobra, stary, czekaj. Może to tam trzeba iść, może... faktycznie, weź to, co? Dobra, to dawaj, idziemy tam, bo ja... Zobaczmy, ale nie, a to jest czekaj, niedaleko chyba, wiesz? Jak to jest pułapka? Czekaj, my się musimy... No to trudno wtedy, to trudno. Nie trudno. Masz jedzenie, masz wszystko tak? Ja mam troszkę, żarcie, ja nie potrzebuję, weź sobie. Ja bym powiedział tak. Możemy tam przejść, ale musimy być mega ostrożni, dobra? Ja, tak, że tak powiem, nie tylko mogę... nie wiem, w którą tę stronę. Czekaj, ja ogarnę. Północny zachód. Czyli... Północny zachód, czyli NW. NW, zobacz. O, to tam, dobra, w tamtą stronę musimy iść. Dobra, chodź. Czekaj, ale teraz spokojnie, jak będziemy blisko, to musimy być ostrożni. Spokojnie, żeby, ja będę widział na mapie, aż będzie, jak będziemy na kulcu. O, czekaj, to jest to? Zobacz, nie, to nie jest to. Tu. Ten domek? Nie, to my jeszcze nie jesteśmy w ogóle na mapie. O nie, stary, co to jest za las? Ej, to jest jakiś spawner! O nie, weź to szybko rozwalmy. Nie podchodź do tego spawnera w ogóle. Stary, chodź, zobacz ten las! Rozwaliłem. Bo to mnie zastanawia bardziej, patrz jaki gęsty zaraz, las. Zaraz, co? Ej, faktycznie, ja cię kręcę, jakim jest... Chodź ja tutaj, chodź, bo to będzie gdzieś tam właśnie, w tym lesie, bo zobacz na tą mapę, Pokaż. Ona wygląda tak, że są same drzewa, nie widać żadnych przebłysków. Więc to musi być ten las, bo on jest właśnie taki ciemny. Ej, a czekaj, ja mam pytanie, patrz szybko, co ja wziąłem ze sobą i zobaczymy, czy to zadziała, patrz. Ej, co ty robisz? Tak? O ty, spalimy to wszystko, spalimy cały las! Stary, nie! Tak, spalmy nie cały wiemy, las! To las jest! Patrz, nie pal nic. Gęste. Stary, my musimy do niego wejść, jak będziesz chciał coś palić, to dopiero jak wyjdziemy. Chodź. Nie, no dobra, chodź, musimy tam wejść, do tego lasu. Dawaj. Trzeba uważać, ale jak tu jest ciemno. O kurde! Co to jest? O kurcze! Stary, to jest jakiś mroczny las. Stary, to jest totalnie ciemno. Ja nic nie widzę, ej! O nie, jeszcze psa, nic nie widzę, halo! Nie podpalaj, nie podpalaj lasu! Widzisz, że ten las jest agresywny, nie. Patrz, kurczę, muszę cię wodą ugasić. Chcesz pochodnie? Chodź, nie, ja mam pochodnie w ręku. Masz też? Ja też, no. Dobra, no to chodź, ze mną, chodź tutaj. Ja idę w stronę... O, jesteśmy już na mapie. Jesteśmy na... Tak, idziemy w stronę tego kółka. Tak, są takie cienie. Ej, dobra, stary, tutaj jest jakaś ruina. Co to jest? O nie, czekaj. Stop. Chodź, idziemy do tego kółka, na razie olewamy tą ruinę. Musimy zobaczyć, co jest w tym kółku, bo to mnie najbardziej interesuje, wiesz? Okej. Tutaj, dobra. Kurczę, znowu, to jest znowu ruina. Ej, czym są? Ale tu jest jakieś wejście nawet na dół. Patrz, chodź tu za mną. Tak? Patrz, to jest wejście na dół, no zobacz, jakieś schody i wejście na dół, co tu jest? Nie, idźmy tam, chodźmy do kółka, stary. Nie, dobra, no masz bo rację, kółko masz to rację, pewnie będzie początek całej wyprawy i tak dalej, więc chodźmy do kółka. Ale to nie jest, wiesz... Ej, jesteśmy na kółku. To jest kolejne. Jesteśmy tu jest właśnie kółko. Ej, to jest kolejne. Nie gadaj, to czekaj, czyli mamy wejść do środka? Zobaczmy. Ej, chyba wchodzę tu. Chodź tu na dół. Ej, nie, to nie jest dobry pomysł, Szybson, to nie jest To jest skrzynka pomysł, jakaś. Czekaj, biorę. Nie, no, ej, co jest, nie mogę otworzyć tej skrzynki.
O nie, czekaj. Ej, ja mogę, czekaj, sobie... ja Dobra, co tam ja było? Otworzę. Dobra, zobacz, czekaj, uwaga, i dam ci mapa jest jakaś, patrz, łap. Dobra, kolejna mapa, okej. Okay. Zobacz, co jest w nowym. Mamy krzyżyk na mapie. Ej, co? Co jest? Czekaj, czyli mamy znowu, czekaj, mamy wejść, może to jest... Ej, krzyżykiem są zaznaczone skarby, które są pod ziemią, więc może musimy wejść tutaj i właśnie iść pod ziemię gdzieś. Możliwe, czekaj, a to jest blisko ten krzyżyk, czy daleko? Ja właśnie, no jakoś niedaleko nas, ale pewnie doprowadzi nas te podziemia do tego. Chodź. Nie, bo, znaczy się wkopywać, nie wiem czy tak... Dobra, zwiedźmy to na razie. Zobaczymy, czy może to prowadzi do czegoś. Czekaj, o, tu było przejście, tu jest jakieś zejście na dół, tu jest stary zejście na dół. Ej, co to są? To są jakieś magiczne ruiny, te... Jakieś schodzimy? Znaki, hieroglify. Schodzimy, nie, czy nie? Niebezpieczne. Ja bym tu rozlał wodę i po prostu może... wiesz, patrz. A sprawdźmy, czekaj, sprawdźmy, zobaczmy czy tutaj, może dobra, tutaj jest. Dobra, jeszcze inne, a nie, tu jest wyjście. Nie, tu jest wyjście, to nie, jest wyjście nie, to nie. A może tutaj gdzieś, czekaj. Czekaj, idę na bok jeszcze. Nie, tu też jest wyjście, dobra, czyli nie, czyli wszędzie są wyjścia. Dobra, no może rację. Trzeba iść na dół, stary, bo krzyżyk prowadzi na dół. Ale to jest jedyne przejście, ale ja się boję. Stary, to będzie tragedia jakaś. Aż, kurczę, aż muszę wydmuchać nos, bo tragedia. Dobra, Marek, musimy zejść na dół. Ja tu rozlewam wodę. Patrz, tu leci woda. I ona idealnie spłynęła sobie w narożniku, więc bardzo fajnie. I dawaj, lecimy na dół. Trzeba zobaczyć. Dobra, to nie jest jakoś głęboko, możemy było nawet zeskoczyć. Poczekaj, ja wiesz co bym zrobił? Mam tutaj te bloki. Zamuruję to tak, żeby ta woda się nie rozlewała, widzisz? Wow, dobra. Ej, czekaj, a wiesz co? Co? Jak tu będzie jakaś straszna postać? Weź. Nie wiem, co będzie wtedy, ale... Ucieczka, czekaj, ucieczkę, czyli tak, ucieczka, idziemy tędy i szybko. I jakbyśmy chcieli uciec, to uciekamy tutaj. Czekaj, wiesz co, musimy się kierować na E. Czyli tak, czyli w tą stronę musimy się kierować. Nie, szybko, bo w tą stronę jest krzyżyk, wiesz? O nie, my powinniśmy wchodzić tutaj. Tak, do tego musimy. Jakichś ruinów. Stary, musimy. Dla mnie to jest zły pomysł. Czemu? To jest mega zły pomysł. No nie wiem, no bo to wygląda strasznie. To wygląda, by ktoś mieszkał, jakiś ogr największy czy coś. Zaraz ja złapie, wiem, ale stary, nas... ale tutaj może znajdziemy tą, jak to się nazywa. Tą potę, nie? Coś? Nie ma. Tu coś, ale tu coś może być. Ej, nie mogę tego rozwalić. Jakaś klątwa na mnie ciąży. Ej, pod tym jest skrzynka, Ale tu trzeba specjalny killow, do tego ważą, rozwala na o kurde. Ale ja nie mogę otwierać skrzynek, ty tylko możesz. Czekaj, ej, stary, na mnie jakaś klątwa ciąży. Możliwe, czekaj, weź tutaj sobie. Ja mam miecz jakiś inny. No. Ja z tego wziąłem, Iron Sworda sobie wziąłem. No spoko. Dobra, chodź, idziemy w takim razie dalej. Czekaj, ja patrzę na tą mapę. Dawaj. Musimy iść na E, czyli to jest. Czekaj, bo już się pogubiłem w tą stronę. Tam jest E. Dobra, czyli musimy tutaj, iść. Tak, to mogę rozwalić ewentualnie, bo ja mam ten super kilo. No ale to czekaj, tu przejdźmy tędy, przejdźmy tu. Tu są jakieś. Tu są, jest jakby trasa, więc tu jest jakieś zejście na dół. Idziemy tu? Stary, dobra, tu jest tak ciemno. Ale tu jest mega ciemno, Weź, czekaj, ja tu muszę oświetlić, trzeba lawę tutaj wylać, wszystko, weź, ja się boję. Stary, to się nawet pochodni. Nie da oświetlić, zostawiasz te pochodnie, a to mam wrażenie, że nic nie daje. No, dobra, ja tu krążę, fajnie, stary, ale najgorsze jest to, że nie wiem, czy znajdziemy później drogę powrotną, tego się najbardziej boję. Dobra, ale przynajmniej jakąś skrzynkę może, skrzynkę? To czekaj, tutaj są schody do góry znowu. Tu będzie skrzynka znowu. Gdzie, kurde, dla mnie jest klątwa jakaś, ja nie mogę tego rozwalać, tylko ty możesz. A, i skrzynkę? Bo to jest TNT ogólnie. Jak gdybyś to otworzył, to są skrzynie pułapki raczej. O nie, ej dobra, to jest naprawdę niekolorowo. To znaczy, że ta świątynia chce nas zabić i to nie jest fajnie, naprawdę. Tak, dobra, chodź na dół w takim razie, bo poszliśmy w złą stronę, tak na to wychodzi. Aha, dobra. Daj mi tą mapę w ogóle. Ale nie, ja z tej mapy nic nie wiem, ja tylko. Czekam, aż my się znajdziemy blisko krzyżyka, wiesz? Więc tak krążymy po prostu. I dobrze, że te pochodnie stawiasz, bo dzięki temu wiemy, skąd przyszliśmy. No, tutaj jest jakieś przejście jeszcze. Gdzie? Tu jest jakieś przejście. I tam... Oj, co tu? No ej, nie czekaj, gada, bo jeszcze głębiej. Gdzie? No jeszcze głębiej idziemy, patrz tutaj, w tym miejscu. Tu, patrz, no. Tu jest jeszcze głębiej, takie samo przejście jest jeszcze niżej. Dawaj, idziemy. Nie, no proszę cię, idziemy. No chyba nie będziemy No musimy, stary, no co? Ja nie wiem, jak wyjść, ale ja nie będę wiedział, po stąd wyjść. Nie, no musimy. O kurde, co jest? Co jest? Co się stało? Widzisz, jak się jasno zrobiło. Co? Stary, na tym poziomie już nie działa, to oślepienie chyba. Co? Z tego wynika. Ciekawe. O nie, patrz, tutaj, tylko tutaj jesteśmy bezpieczni. Tu jak stoję? Miejscu? Tu jest jakaś bezpieczniej. Ale dlaczego tu? Co tu takiego jest? No właśnie, dlaczego? Tylko w tym miejscu, może... Chwila, zobaczmy tutaj co jest, może, nie wiem. A myślę, tutaj coś będzie? Tutaj znowu są te... Tutaj znowu... ale może jakaś... Trzeba coś może kliknąć, jakąś dźwignię, wajchę przesunąć. Nie wiem, stary, ja się tu boję rozwiązać. Coraz bardziej, jak tu chodzimy. Ej, dobra, tak co jakiś czas jest... Ej, tu jest skrzynka znowu. Nie, jest to skrzynia pułapka. Coraz lepiej. Znowu mam klątwę, nie mogę. Dobra, ty ją tylko możesz rozwalać.
Ej, dobra, jakiś ci totalnie podjumpowy nie trzeba. Ja mam kilo z tego dungeonu. Aha, rozumiem, rozumiem, dobra, dobra. I dlatego mogę. Dobra, dobra. Masz tam, jest tak klątwa cały czas, no. Kurczę, stary, ja się już pogubiłem. Ej, co to jest? Ej, to wygląda, jakby ktoś tutaj mieszkał. Tak, to prawda, to prawda. Ale nie wiem totalnie, gdzie jesteśmy, wiesz? Ej, ale jak to? Dobra, nie, no, o, nie, czekaj, my musimy teraz dobra, wyjść, stary, nie? Wiesz co, idźmy na to E, ciągle się kierujmy na E, bo my, dobra, mam wrażenie, że się oddalamy od tego, musimy iść w stronę krzyżyka. Dobra, bzyku, chodź, lecimy tutaj, bo wydaje mi się, że już jesteśmy blisko tego, czekaj, ciągle idziemy na to E. Ej, dobra, tu mi znowu ten, znowu się zrobiło jaśniej. Co jest? Stary, jak jesteśmy gdzieś wyjątkowo nisko, to wtedy jakby znika ta ciemność i więcej widać wtedy, nie? Może trzeba niżej właśnie zejść, ej, co? Czekaj, jest tu jakaś pota. O nie, ej, co ja biorę ją? Mikstura pamięci, patrz! Ja cię kręcę, pokaż! Ej, faktycznie! Ja cię dobra, kręcę! Stary, wychodzimy stąd! Ale nie, ale my to powinniśmy brać, w ogóle tak, to tak, musimy to zabrać, stary. Mi, dobra, mamy niewiele czasu, ponieważ... Ej, tu są znowu skrzynki. Dobra, ja dalej mam, nie mogę tego otworzyć. Dobra, tylko wywalone, dobra, walone te skrzynki, tak, ja w ogóle wyrzucam rzeczy, które ja zdobyłem tutaj, wiesz? Bo nie chcę tego brać ze sobą. Dobra, wyrzucam to. Dobra, ja też wyrzucam. Ja wyrzucam ten kilo, co niższy na raz. Tak, dawaj, idziemy stąd już. Czekamy. Musimy się wydostać, czekaj, idziemy prędko, tędy. Prędko. Szybko, ale dobra, mamy... Ej, stary, teraz, o nie, znowu są te. To jest takimi falami są przychodzi. Pochodnie, spoko, ale są pochodnie. No właśnie, pochodnie. Nie wiem, jak my stąd wyjdziemy teraz, nie? Patrz, czekaj, ja tu jestem. Okej, okay, teraz musimy iść ciągle do góry, okej, rozumiem to. Tutaj, tędy, tutaj są pochodnie, widzisz mnie? Dobra, widzę cię, idę za tobą. O, jesteśmy! Tak? Jesteśmy przy wyjściu, dawaj, patrz. To jest wyjście? A faktycznie, jeny, jak szybko! Ej, dobra, ale łatwo, Ej, szybko, my to murujemy, ja to muruję. Tak, muruj to, ja biorę tą wodę. Weź to szybko. Zniszczyłem tą wodę, bo pochodnie postawiłem. O nie, no i koniec, dobra. Stary, dobra, ale czekaj, idziemy, tu jest wyjście, tu było, chyba? Szybko, nie tędy, albo tędy? Nie wiem, ja już idę tędy, jakieś tu powinno być chyba zaraz. Stary, nie wiem, trochę długo idę. Czekaj. Oj, no, jestem za tobą. Dobra, jest wyjście jakieś? O, dobra, jest. Jest, czekaj, jest. Tak, jest, dobra, wyszedłem. Dobra, stary, teraz musimy wyjść w ogóle z tego lasu, no. Czekaj, ja idę w stronę... Czekaj, pójdę... Chodź, czekaj, idę na... Jestem za tobą. Chodź, idziemy w tą stronę, tam musimy pójść. Dobra. Tam musimy pójść i powinniśmy wyjść z tego lasu, jakoś mi się wydaje. Koniec lasu już jest. Jest? Widzisz go? Ja nie widzę, stary, jak ty możesz widzieć, jak ja tutaj mam tak ciemno? Ja nie wiem. Ja czasem widzę, czasem nie wiem. Aha, bo to tak, no tak, bo ten efekt tak jakby wchodzi, takie później znika. To jest, no. Ale strasznie mroczny ten las jest. No, mega taki, on jest ciemny. Uważaj, tu jest, no dobra, nieważne. Kopalnia, myślałem, że zaraz będzie. Nie, jest okej, dobra. Szybko wychodzimy. Jesteśmy już blisko? No, jesteśmy bardzo blisko, tak, bardzo blisko. Dawaj, szybko, wychodź szybko. Ja nie mogę sprintować tu w ogóle. Już biegnę. Dobra. Czaisz, że nie mogę tu sprintować? Jak to? Ja mogę normalnie, nie wiem, ale jedzenie masz? Dobra, o jesteś, wyszliśmy już. O dobra, jest. O, dobra, stary, wyrzucam tą mapę, nie chcę jej już. Okej, dobra, czyli zdobyliśmy miksturę pamięci, stary, ale dobrze. Teraz wiesz, co jest najgorsze, że musimy czekać aż... Ale co z elfami? A co się stało z elfami? Ej, może te elfy wyginęły, co? Czy może przeniosły się na jakieś inne miejsce? Może tak. To tak naprawdę nie mamy pewności. Ale stary, zdobyliśmy mikstery pamięci, co jest najważniejsze. I teraz tak, bo my tutaj jesteśmy już drugi dzień, czyli prawie 48 godzin już jest za nami bycia tutaj. Ej, masz rację. Więc ta mikstera zaraz powinna przestać działać i w każdej chwili może nas przenieść, nie? Tak jakby. Ej, a co jak nas właśnie nie przeniesie, tylko my tu zostaniemy na zawsze? Musi nas przenieść. Dobra, nie wierzę w to, że nas nie przeniesie, wiesz? Więc wydaje mi się, że na pewno nas przeniesie. Dobra, Marek, nie wiem, co mamy robić teraz, w sumie szczerze mówiąc, bo musimy tutaj chyba po prostu przeczekać to i poczekać, aż nas w ogóle przeniesie. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ale stary, mamy mikster pamięci, to jest najważniejsze. Dobra, jesteśmy w tym momencie ustawieni. Milki nie, tak będzie naprawdę uratowana. Tak, Milki to mam nadzieję, że ona będzie chciała wypić, bo ona wcześniej tego nie chciała wypić. No. Ale dobra, ej, co jest? Co się dzieje? Co jest? Się dzieje? Marek, jesteśmy z powrotem. Dobra, zadziałało. Jest, świetnie. Czekaj, mam miksturę. Jest dobrze, nice. Wszystko jest gitara, stary, mamy dobra, to, udało się, piątka. Ja nie mam żadnych przedmiotów z tego świata. Elf, no tak, no i bardzo dobrze, a ty zabrałeś coś? Ja nie. Ja się kręcę, ja chciałem z tej wróżce opylić, wiesz, za jakieś... Ale chłopie, ta wróżka nic ci nie da, to nie działa, wiesz. Na pewno by diamenty mi, oj, mi dała. Ta, diamenty by ci dała, jasne. Wiesz co by ci dała? Masę problemów by ci dała. Dobra, stary, ja idę odłożyć tą potę do Ender Chesta. To jest najlepszy dzień w naszym życiu, udało nam się ją odzyskać. Już ją nie wkładam nigdy w ten mechanizm, bo zaś mi ją zniszczysz. Nie chcesz tutaj na dół? Dobra.